Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątą niedzielę, zwykłą w ciągu roku, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj w Ewangelii, według Świętego Mateusza, słyszymy słowa Pana Jezusa skierowane do swoich uczniów. Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata. I podpowiedź dzisiaj co znaczy być światłem świata. Daje nam pierwsze czytanie Księga proroka Izajasza, w której słyszymy o tym, że mamy dawać świadectwo, mamy świecić dobrymi uczynkami względem drugiego człowieka. Mamy podzielić się z głodnym, przyodziać nagiego, mamy zaopiekować się tym, który jest smutny. A w zamian za to otrzymamy od Boga pomoc, kiedy będziemy go prosili, kiedy będziemy prosili o to, aby nam dopomógł. Zobaczcie, że ta Ewangelia, światło świata, sól ziemi, zachęca nas do tego, abyśmy no właśnie byli tymi, którzy będą prowadzić człowieka po dzisiejs w dzisiejszym świecie. Będą prowadzić człowieka, Poprzez dobre czyny, poprzez dobre uczynki, poprzez miłość, poprzez wzajemną życzliwość. Kochani, my czasami chcemy być tymi, którzy głoszą Słowo Boże, niosą Chrystusa, ale czynimy to w taki sposób, że dla człowieka, który spotyka się z nami, jest to do końca niezrozumiałe. Bo czynimy to poprzez piękne słowa, monologi wygłaszane na temat Pana Boga, Pana Jezusa, miłości. A dziś Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy dzielili się dobrem, abyśmy dzielili się uczynkami. Mamy być tym światłem, która oświeca ciemności, która oświeca ciemności ludzkiego życia. Spróbujmy sobie dzisiaj odpowiedzieć, czy my rzeczywiście jesteśmy tymi, Którzy niosą dobre uczynki swojego życia, a poprzez to dają świadectwo o Chrystusie, który przyszedł, aby każdego z nas zbawić, aby przynieść każdemu z nas życie wieczne. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli, pozdrawiam z Panem Bogiem.